W zeszłym roku o tej porze za litr oleju napędowego płaciliśmy w granicach 4,50 zł, a za litr benzyny blisko 4,80 zł. Niewykluczone, że w niedługim czasie będziemy zmuszeni płacić blisko 6 zł. Wszystko za sprawą napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie wokół Iranu i cieśniny Ormus, przez którą transportowana jest prawie połowa światowej ropy. Agencja branżowa Reflex daje jednak nadzieję na wyhamowanie rosnących cen paliw. Ostatnie informacje o prawdopodobnym odłożeniu na 6 miesięcy embarga na dostawy ropy irańskiej oraz umocnienie złotego do dolara zwiększają szanse na wyhamowanie podwyżek na rynku hurtowym. Jednak ceny w następnym tygodniu pójdą do góry ze względu na wprowadzoną niedawno podwyżkę akcyzy. Sytuacji na naszym rynku paliwowym przygląda się od kilku miesięcy Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Niepokojące sygnały, jakie dochodziły w ostatnim czasie do urzędu, mogą wskazywać na obecność zmowy cenowej na naszym rynku paliw. Dalsze postępowanie ma wyjaśnić całą sytuację. Nie zmienia to jednak faktu, że bariera 6 zł za litr niedługo stanie się rzeczywistością.